Mogę powiedzieć, że 2 lata jak gdyby stosują cały czas Bivital, bo ja nie umiem się bez niego obejść, bo ja wchodzę z innego założenia, że w tej chwili leczenie pszczół na warozę późną jesienią nic nie da, po prostu i waroza się przystosowała. I jest ten zjawisko wtórne jak gdyby no, infekcji, bo po prostu pszczoły się tak wyleczone też pójdą gdzieś, są ciepłe jesienie, długo, nawet jeszcze w listopadzie, tak jak teraz pod koniec wyjdą. Jest reinwazja, więc to nie tędy droga. Ja uważam, że to nie jest mój problem. O, to jest moje ulubione barona, to nie jest mój problem, to jest problem pszczół. Moim zadaniem jest je wesprzeć tylko tak, żeby one sobie to korygowały na miarę własnych możliwości, żeby się umiały zachować równowagę, żeby sobie dały radę z tą populacją na tyle, że będą jednak górą. Więc ja zawsze byłam fanką Bivitalu, ponieważ nic innego wtedy nie było takiego, co było stosunkowo proste. No ale jest to drogie. Widzicie, cena Litapisu była podobna do ceny Bivitalu, ale Bivital, ta butelka wystarczy w tej cenie na 30 polań, prawda? Jeśli chodzi o Litapis, było na 10. Więc to już jest przegięcie, to już jest drożej. Ale ja 8 lat miałam pasiekę tylko na Bivitalu. W zeszłym roku pierwszy raz zastosowałam Apicard, a teraz jest Tymowar, prawda? I jeszcze Apilajbar, który był wcześniej i teraz wrócił. Ale słuchajcie, preparat Tymol jest niedozwolony w miodzie, Tymol jest rakotwórczy. Także też nie jestem fanką tego. Tak, kwestia też pewnie dawek, nie? Ile się tego daje, no bo te Apiguard to są tam bardzo duże dawki z tego co widziałem. 12,5 gram jest chyba w jednej tacy. To jest ja w tym roku przeszłam na Tymowar po prostu, bo zresztą łatwiejszy do stosowania, bo przy Apicardzie trzeba podnosić powałki, żeby była ta możliwość, nie można go podawać w okresie karmienia. Ja zresztą za późno go podałam. Znaczy nie można też moim zdaniem demonizować, znaczy takie hasło rzucać, że rakotwórcze kancerogenne, bo jest tak zwana hormeza. To jest coś takiego, że coś w małych dawkach może być korzystne, później jest neutralne, a w dużych bardzo szkodliwe. I tak naprawdę jak się zastanowimy, to nawet w środowisku naturalnym jest bardzo dużo rakotwórczych substancji. Wszystko jest. Na przykład jak ktoś mieszkał obok wulkanu, załóżmy kiedyś, jeszcze w czasach jaskiniowych, to był cały czas pod presją toksycznych substancji, nie? Tak. Więc też znaczy niemożliwe zmieszkanie w takim świecie, jakby ktoś chciał teraz chciał, że będzie w ogóle nie będzie miał do czynienia z toksycznymi rakotwórczymi substancjami, nie tylko kwestia ilości też, nie? No mówię, że zastosowałam Apicard, zastosowałam Tymowar, przeszłam na Tymowar i na przyszły rok zamówiłam Tymowar, dlatego że wydaje mi się łatwiejszy z zastosowania. Poza tym jest mniej tego tymolu jednak. No nie, bo tam jest olejki są w składzie. Widać, że nie jest agresywny. Zazdroszczę Ukraińcom i Ruskich, na którym jestem cięta, że pakowali tam w niebotycznych ilościach. Antybiotyki różne też. Ale widzicie, oni zrobili paski na podstawie olejków eterycznych w przeciągu jednego sezonu. Tak, oni mają chyba, że 3 rodzaje pasków. Rosjanie i Ukraińcy, przynajmniej z tymi się zetknęłam, że w jednym jest 4 olejki eteryczne, w drugim jest 7 i jeszcze w jednym dodatkowo, w jednym rodzaju pasków jest właśnie tymon. Są niesamowicie proste do zastosowania, bo to są takie cieniuteńkie paseczki, jak u nas kiedyś klartan po prostu jechali z tym na potęgę. Jak z forniru takie, nie? Tak, jak z forniru, tylko że u nich jeszcze dużo delikatniejsze, dużo bardziej cienkie. O niezwykle przyjemnym zapachu, takie budzące zaufanie, że no po prostu, że jest to rzeczywiście olejki eteryczne. No nawet jak człowiek się nad tym pochyli, nie ma tego wrażenia, że jest to niebezpieczne. No ale niestety my tego nie mamy. No skoro jesteśmy przy tym Bivitalu, jak często stosuje pani Bivital? Szczerze mówiąc, a jak często stosujecie dym, jak idziecie do pasieki? No właśnie, to też moglibyśmy od tego zacząć. Czy wie pani, czy kojarzy pani może nasze stowarzyszenie, jakie ma cele, czy mamy to powiedzieć? No mówcie. No więc tutaj właśnie są różne cele. Jednym z nich jest zmniejszenie chemizacji pszczelarstwa właśnie, gdyż zauważamy tutaj negatywne tendencje jak pani. Moje marzenie, jeśli chodzi o polankę. Restauracja dzikiej lub zdziczałej pszczoły miodnej na terenie Polski. Co się łączy też z selekcją na pszczołę, która będzie w stanie przeżywać całkowicie bez leczenia. Także no my akurat od kilku lat w ogóle. Przerwę. Syn przywiózł pień, bo ktoś tam ściął drzewo i po 2 tygodniach on zabrał. Jechał nawet do Klementowic z Warszawy i wrócił się 100 km po ten pień. Przywiózł pszczoły, wyglądały na niezwykle silne. Bo one oczywiście wchodziły do tego pnia, jak je przywiózł, zaniepokojone, zanim tam je zabezpieczyli, żeby je wyjąć, postawić. Byłam przeszczęśliwa, postawiłam je w takim zadaszeniu, ale świadoma tego, że jego praca jest daremna.
Ale teraz, jak był ten okres taki cieplejszy, poszłam z Bivitalem, żeby je polać, bo tak to one były zabezpieczone tam workiem papierowym od góry, no żeby zobaczyć. Niestety już nie żyły przy tak silnej rodzinie, czyli wystarczyło 2 tygodnie. Po pierwsze, plastry były puste, być może górną część odcięto, być może był to późny rój i nie zdążyły sobie nanieść pokarmu. No i to jest ten okres, gdzie waroza wykańcza dzikie pszczoły. To jest szok, jak przy ścięciu to gdzieś tam upadło, to jest straszne. One nie dożywają po prostu wiosny. No. Także polałam je Bivitalem, ale zaniepokoiła mnie głuchość tego pnia. Niestety już wiem, że nie żyły dla celów pedagogicznych, że tak powiem, tylko poglądowych. No dobrze, to co pani w takim razie stosuje? Bivitel i jakie jeszcze środki? Dobrze, było ile razy? Tak. Więc, to wróćmy do tego pytania, bo on jest niezwykle istotny. Ja powiem tak. Kwestia jakości preparatu. Nie jestem pewna, czy jest tak dobry. Samoróbki też nie jestem pewna, czy że jest tak dobry, jak był. To jest pierwsze. Bo poniekąd troszeczkę się zmienił. Nie wiem, czy jest rozlewany. Nie wiem, czy jest rozlewany tu w kraju, czy nie ma przy nim żadnego majstrowania. Wiem, że pszczelarze robią podróbkę, ale nie uczcie się, ta podróbka to jest działanie kwasu szczawiowego, bo w Bivitalu wszystkich 3 kwasów, przypuszczam, jest dużo mniej niż w tym 5 czy 6% to wtedy jest to działanie, ta podróbka to moim zdaniem jest po prostu działanie takie jak kwasu szczawiowego, troszeczkę nadmiernie go stosują. Ja stosuję Bivital, mogę powiedzieć, że jak idę do pasieki, jak za często do pszczół nie ważę, to stosuję. Stosuję go zamiast dymu. Dym oczywiście, pszczoły to dzikie stworzenie, dym gdzieś tam stoi, ale ja dymu nie nadużywam, a mogę powiedzieć nie oprysk, polewanie. Nie można Bivitalem pryskać, tylko w uliczkach po oczach. Bivitalem nie możemy pryskać po czerwiu, bo jednak jest to, jakkolwiek by nie było go mało, jest to jednak kwas i kwasy i może poparzyć czerw, czyli lejemy tylko po oczach. Czyli można powiedzieć, że na pewno stosuję co najmniej 3 razy na wiosnę. Na pewno jak łażę do odkładów, czy do pszczół, to się nim posiłkuję, bo otwieram ula, polewam. Czyli ja myślę, że jest to około 9 razy w sezonie. Nie wierzę w takie rzeczy, że działa na ciałko tłuszczowe, że niszczy, że pszczoły umierają po nim. Nie. Nic się nie dzieje, pszczoły dobrze to znoszą. Drapią się, rzucają, czyszczą, dbają o higienę. Ja pokazywał, że po Bivitalu gdzieś są jakieś duże osypy, nie? Nieprawda. Tam pszczoły ogólnie. No dobrze, to przejdźmy do tego. Ale jest to drogo. No ja wydaję 2,5 tysiąca na moją tam około stopniową pasiekę. No oryginalny środek ten, nie? Już mi zabrakło. Skoro już pani przy tym jest przy szkodliwości, to mam pytanie następne. Jak to jest właśnie z tą ulotką na Bivitalu? Bo jest w niej napisane, cytuję. Hive Clean nie wywiera niepożądanego wpływu na czerw, dorosłe pszczoły oraz matkę, nie powoduje odporności pasożytów na ten produkt. Przypadkowe przydawkowanie nie zagraża rodzinie pszczeli. A jednocześnie, teraz to pani jakby troszeczkę powiedziała, a jednocześnie znalazłem pani artykuł w Pszczelarstwie, wszystko jest lekiem i nic jest lekiem. I wymienia pani. Nieodwracalne uszkodzenie egzoszkieletu młodej pszczoły i wchłanianie kwasu przez chitynę. Zamieranie i uszkodzenie czerwiu niezasklepionego. No to śmierci... może, a to przy Bivitalu? Nie będę tutaj czytał, ale dużo jest no bardzo... To pan Słowicz pan... pisał. No tak, ale pani jest również wymieniona jako współautorka. Ale to chyba on myślał o kwasach jako takich, o stosowaniu kwasów. Również jest tam wymieniony Bivital. I dlatego moje pytanie jest, czy w takim razie ta ulotka Bivitalu nie jest fałszywa i nie prowadza na wewce błąd? Ja uważam, że nie. Dlatego, że musimy tu odróżnić no, jednak stężenie. To, co powiedziałeś wcześniej, prawda? Że wszystko zależy od ilości. A w składzie tego Bivitalu jest tam podany. Jak no, jest, to 3,2. Jest, no doszedł. 3,2%. Taka jak jest leczniczo dawka. Słuchajcie, jest ten kwas odstawowy, jest ten bufor, jest w Bivitalu jest. Moim zdaniem w Bivitalu dużo rzeczy jest ściemą, to znaczy nie ma możliwości odczytania. Prawdy. Cała uroda tego preparatu polega na tym, że nie wiemy, czy on działa homeopatycznie, czy że nie wiemy, czy on działa na zasadzie synergii. Czy zmarza instynkt higieniczny. Czy naprawdę ktoś dobrze pomyślał, dobrze był logiczny, albo udało mu się trafił, bo przecież wiemy, że tam była też spięcie z tym Binenwolem, który jest po prostu dużym stężeniem kwasu. Wiemy, że pani profesor Hartwig, która to badała, momentalnie przeszła na ten 6% czy tam 5% kwas szczawiowy i to jest na dobrą sprawę trochę tak. Zabranie z tego Bivitalu sensu treści, ale nie do końca, no bo to stężenie jest większe, jest to stricte samo działanie kwasów. Powiem tak,
Ja nigdy nie byłam fanką stosowania kwasów w pasiece. Po pierwsze, z racji własnej niefrasobliwości, bo ja się do tego nie nadaję. Raz się poparzyłam kwasem octowym, bo zapomniałam, że na górze postawiłam sobie tam jakiś pojemnik, więc wiem, jak to wygląda w praktyce, bo się rozbierałam z ubraniem i ze skórą i nie tylko momentalnie. Poza tym, ja myślę, że to dla pszczół, jeśli... Ja w ogóle powiem tak, staram się patrzeć na świat z poziomu ula, więc bronienie się pszczół przed kwasami jest tak dramatyczne, nawet kosztem własnego życia, że ja, pomimo, że mieliśmy teraz wykład na Polance pana doktora Polaczka, prawda, który przejechał przez całą tą historię, dowiedziałam się, jak zmieniała się szerokość knota, jak zmieniało się dawkowanie, chociaż mnie to specjalnie nie ciekawiło. I wiem, że większość moich kolegów jest fanami kwasu i uważają, że są bardzo skuteczne. Osobiście nigdy, nawet kiedyś namówił mnie kolega Zygmunt Górczyński ze Szczecina, który jest wielkim fanem kwasu mrówkowego, na kupienie oryginalnych pojemników na kwas mrówkowy od Polaczka, i to było jakieś dobre 10-12 lat temu. Nawet je kupiłam dla wszystkich pszczół, nawet je obejrzałam i nawet je sprezentowałam mojemu koledze młodemu pszczelarzowi, który do dzisiaj stosuje kwas i bardzo sobie chwali, ale już chyba przeszedł na szczawiowy, nie stosuje mrówkowego. Natomiast ja nigdy nie wypowiem się wam na temat kwasów, ponieważ ja ich w mojej pasiece nigdy poza Bivitalem, no, do którego mam zupełnie inne podejście, może emocjonalne, ale potwierdzone długoletnią praktyką. Nigdy nie stosowałam. Dobrze, czyli podsumowując, Bivital pani uważa, że w ogóle nie szkodzi, kwasy natomiast szkodzą, a różnica wypływa stąd, że w Bivitalu do kwasu dodane są inne substancje. Tak, tak dobrze to rozumiem? Jest bardzo niskie stężenie kwasu w stosunku do tych, które są inne. Z tego, co kojarzę, jest tożsame stężenie kwasu szczawowego z leczniczą dawką kwasu szczawowego. Absolutnie nie. No, to takich informacji dodałem. No dobrze. Absolutnie nie, bo musiało być to minimum te 5%. Tak nie jest. No jest. 3, około 3,5%. A to nie jest 5%, 3 coś jest chyba. Ale takie samo jest w dawce leczniczej. Na przykład Michał Nowak pisze, że zawsze stosować od 3 do 3,2, coś takiego. No dobrze, no, nie będziemy się tutaj sprzeciwiać. Nie jestem specjalistą, ja wiem, że... Dobrze, ale moje podsumowanie, generalnie chodzi o, w takim razie, dlaczego Bivital działa inaczej, dlatego, że... Ja powiem tak, dlaczego? Ja uważam, że po Bivitalu pszczoły się zachowują tak, jak baba przed Wielkanocą. Są lekko podrażnione, nie powoduje to im jakiś, to wpływa natomiast na behawior, na zachowanie. Można to wywołać, polewając też Coca-Colą, wodą, no dobrze, nie wiem. Być może, ale nie ma takiej skuteczności. One jak gdyby odblokowują sobie ten gen poprzez ten bodziec samooczyszczenia. Zaczynają widzieć tą warozę. Ja widziałam filmy, ta ma nogę wyrwaną, ta ma kawałek pancerza odgryziony, ta się już ledwo rusza. Na pewno Bivital, dlaczego uważam, że Bivital działa inaczej jak kwasy? Ponieważ Bivital nie zabija warozy. Waroza, która spada, jest żywa. No. Ale rozumiem, że te informacje ma pani z własnych obserwacji, z intuicji, bo żadnych badań... Że może tam mi kazali tą ulotkę kiedyś przeczytać, może nawet ją przeczytałam, ale znając siebie, to pewnie nawet nieuważnie, bo ona się kilkakrotnie zmieniała, tam pan Paweł Korbiński też chyba brał udział w jej opracowaniu. Także z moich doświadczeń wynika, że Bivital na pewno nie działa, nie wpływa negatywnie na pszczoły. Czy jest równie skuteczny w tej chwili? Nie wiadomo. Tego nie wiem. To jeszcze oprócz tego Bivitalu dokończmy to pytanie, jakie jeszcze pani środki stosuje lecznicze, czy tam poprawiające kondycję? Od 2 lat, tak jak powiedziałam, w zeszłym roku zastosowałam w połowie pasieki Apilaivar, zastosowałam go źle. W tym kontekście, że tak, no tak po prostu dla może trochę dla uspokojenia sumienia, ale po pierwsze za późno. Czyli on nie do końca odparował? Temperatury nie. Tak.